Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Gates of Hell. Słuchajcie, kontynuujemy dynamiczną kampanię niemiecką. No i tak, słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali? Słuchajcie, ostatnio odblokowaliśmy sobie tygrysy. Zobaczymy, jak one będą się nam tutaj spisywać. To mamy tak, 420 numer boczny i numer boczny 110. No, tygryski mogą tutaj sporo pozmieniać. Zobaczymy, jak sobie będą radzić. Oczywiście zostawiamy też tutaj zdobyczne radzieckie T-34 oraz Su-122, bo one się naprawdę całkiem nieźle się spisują. No jeszcze mamy hecerka, pancer czwórkę wersję G, szturm pancera 4. No i w zasadzie z czołgów to by było tyle. No, ale zobaczymy, jak się tutaj sytuacja nam będzie rozwijała. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy atakować Wiaźma. W sumie dobre miejsce na rozpoczęcie zabawy tygrysami, powiem szczerze. Bo w sumie one tam, znaczy może nie debiutowały, ale to była jedna pierwsza duża ich bitwa. Dobrze. Okej. Dobra, okej, wybierzmy sobie punkt, w którym uderzymy na przeciwnika. Możemy uderzyć tu, ja bym uderzył tutaj. Mimo wszystko powoli się będziemy posuwać do przodu. Zobaczymy, ile jeszcze to potrwa. Dobra, słuchajcie, startujmy. Ok. Dobra, wzywamy sprzęt, moi drodzy. Dobrze, co my tu mamy? Tak, tutaj są nasze tygryski. Ja myślę sobie, ten jeden tu. Będą działać w parach. No i dosyć słabe jak na swoje wymiary. Malować urządzę. Zaczęły nieźle walić. Okej, możemy na przykład postawić zasłonę dymną. Dobra, na spokojnie. To się zaczęło.
ruszamy naprzód powoli. Dobra, artyleria zaczęła walić. Dobra, mamy jednostki zwiadowcze. Ładnie, coś tam żeśmy im walnęli. Kurde, no trzeba ich osłabiać, nie ma innej opcji. Okej, zamknij sobie ten głaz. Wow, niezły zasięg mają. Piątki walą. Trzeba im tam jeszcze poprawić. O kurde, my tu rannego mamy. Nawet nie wiedziałem. Zginął. Nie zauważyłem, przykro mi.
mamy naprzód. Ładnie. Wjeżdżamy na obszar. Przejmujemy to. Bardzo ładnie. Co nas wali? Trafiony. I rozwalony. Zerwali nam tylko gąsienicę. No, tu dostał, tu chyba. Możecie się tutaj ponaprawiać. Podejść tam obok niego. Dostał. Już raczej nie będzie strzelał. Raczej już ma postrzelane. Gąsienica naprawiona. Bardzo ładnie. Dobrze. Teciak. Trafiony. Co oni tu podciągnęli?
Co wy tu niby macie? A, Maxima. A możemy tutaj trochę podjechać. Dobrze, podciągamy sprzęt. O. Tam się chce zabawić. Dostał w działo. Co on kurna robi? Dobra, trafiony. Bardzo skutecznie trafiony. Tutaj się ładnie jara, 185, tu jest 122 rozwalony, tu jest teciak. Dobra, tam są poczyszczeni. Okej. W takim razie wy musicie przystąpić do festiwalu. Cóż tam nadjeżdża? Wrócę mu tam. Dobra, odechciało mu się. To 105 go rozwaliły.
Co tam ciągną? Zwalcie to działo. Dobra, działo. Właśnie obsługa wybita. Uwaga, teciak jedzie. Stój, 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 stój. Zerwał nam gąsienicę. Dobra, nie ma już czym strzelać. Rozwalony, pięknie. A wy tylko sobie naprawcie gąsienicę i będzie git. Dobra, piszecie mi, żebym sobie rozwinął piechotę na lepszą i myślę, że trzeba to zrobić. Dobra, walimy dalej. Ile ty masz amunicji? 23 pociski jeszcze, no to jest całkiem sporo. Ty zamykaj właz. No i tygryski w końcu dały nam upragnioną przewagę. Teraz tylko trzeba ją dobrze wykorzystać. Pięknie. Mam gdzie zbrać noże! W dodatku jeszcze mamy oczywiście przewagę. Znaczy mamy rezerwy, w sensie. Bo tu jeszcze jest sporo naszych niewykorzystanych pojazdów. Odległości to ciężko było nie trafić. Mam nadzieję, że tu nie ma pola minowego. A jak jest, to się zasmuca. Chyba tamty nasz drugi tygrysek sobie ładnie poczyna. Próbuje nas atakować. Coś tam oberwali. Wysłać mi w tu. Dobra,
Pięknie. O, tu jeszcze taki karierek dostał. A z czego wyście dostali? Kurde, prosto w słup. Znaczek. Pięknie. Mucić tam nie. Dobra, oni tutaj przerzucają część swoich sił. Uwaga. Rozwalony, pięknie. Dałoby im się tutaj trochę pomóc. Co oni tu mają? Ciało. Bardzo ładnie. Naprzód, naprzód. Thank you.
moi drodzy, musimy się pozbyć tego działa tutaj. Bo on mi się bardzo nie podoba. Dobra, wyeliminowane. Bateria. Podjeżdżaj. Kurde, snajper. Kurde, wybije naszych. Bardzo ładnie. No ale teraz będziemy uzupełnić amunicję. Ładnie powstrzymujemy. Te ich ataki.